Cześć, z tej strony mówi Zielu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o polityce, konkretnie o demokracji i prawie do głosowania. Dlaczego? Bo czuję taką wewnętrzną potrzebę w związku z pewną propozycją, którą usłyszałem, która mną wstrząsnęła dogłębnie, miałem aż siarki na skórze, zwłaszcza jak potem, po tej jednej propozycji, zaczęła się dywagacja dotycząca waloryzacji życia ludzkiego. Czy każde życie ludzkie ma taką samą wartość? Która, mam nadzieję, była po prostu taki off-top, żeby ten, śmierdząca ryba, porozmawiać o czymś takim bardzo, no nie wiem, abstrakcyjnym. Chociaż też uważam, że zbyt poważnie o tym rozmawiali. Uważam, że to nie było po prostu takie wywody od tak z czapy. Ale bardziej mnie wstrząsnęła ta pierwsza kwestia, ta druga tylko zwiększyła jakby moje przerażenie związane z tym, jak chciano, żeby rozwiązać tą pierwszą kwestią. Ale może najpierw Was, i bardzo Was zachęcam, żebyście oczywiście przemyśleli tą kwestię. Macie całkowite prawo się ze mną nie zgodzić, możecie to napisać w komentarzu, uzasadnić swoje stanowisko, bo moja odpowiedź nie jest ostateczną odpowiedzią w tym temacie, ale chciałbym ją uzewnętrznić. Chciałbym Wam powiedzieć to, co ja myślę i chciałbym Was uczulić na pewne elementy, które no, moim zdaniem są miejscami oczywiste, bo no, to jest taki lęk, który przechodzi z pokolenia na pokolenia. Dużo rozmawiałem, czy to ze swoimi rodzicami, czy to ze swoim wujkiem, którego serdecznie pozdrawiam, czy wszystkimi innymi osobami, żeby zebrać te opinie, te doświadczenia tych innych ludzi, żeby się oczywiście na nich jakoś uczyć. Mimo tego, że nawet ostatnio miejscami mam ich dość, serdecznie dość, jestem pod tym względem dosyć nie do życia, ale to temat na inny odcinek. I zachęcam Was, że nawet jeżeli myślicie, że ta druga osoba, ten Wasz, nie wiem, młodszy brat, siostra ma odpowiednie poglądy, ona na pewno nie jest tak głupia, żeby wpadła na jakiś taki pomysł, to zadajcie sobie ten trud i tak o tym porozmawiajcie. Jak to jest oczywiste, to i tak Wam szybko zajdzie, machniecie na tą ręką i będzie w porządku. A będzie źle, jeżeli przegapicie taki moment, nie? Taki niepokojący moment związany właśnie z prawem do głosowania. Bo co mnie zmartwiło? No byliśmy na wieczorze kawalerskim, to wiadomo jak wieczór kawalerski. I był moment, kiedy tam siedzieliśmy przy stole i jedna z osób rzuciła temat związany z prawem do głosowania. Że jej zdaniem nie powinno być tak, żeby każda osoba w kraju mogła decydować o tym, co się dzieje w tym kraju, czyli mieć prawo do głosowania. Czyli chciała wprowadzić cenzus. Cenzus nie jest czymś nowym, nawet na prawie o tym rozmawialiśmy. Na przykład takim wyznacznikiem miałby być cenzus majątkowy, czyli osoba musi mieć odpowiedni majątek, żeby móc decydować o losach państwa. Jeżeli ktoś żyje na zasiłku, to jest wtedy automatycznie wykluczony, nie? No, bo żyjesz na koszt państwa, jesteś tym wszą, pchłą, to dlaczego masz decydować o tym, co my robimy? Generalnie nam przeszkadzasz. No tak, to tak mocno uprościłem, nie? Ale generalnie istnieje coś takiego. To nie był cenzus majątkowy, ten cenzus był oczywiście inteligencji. Czyli wracamy do Platona, czyli tylko mędrcy mogą decydować o losach państwa. No i mamy tutaj tych mędrców, którzy będą skierowali i tutaj kwestia mojego kolegi jest taka, że rozwiązaniem problemu byłoby wprowadzić coś takiego jak matura. Czyli jak mamy prawa wyborcze, oczywiście jest coś takiego jak prawo wyborcze czynne, prawo wyborcze bierne. Dla tych, co nie znają nomenklatury, to jest tak, prawo wyborcze czynne to jest prawo moje do wybrania kogoś, kto mnie będzie reprezentował, nie wiem, w Sejmie, Senacie, Prezydenta. I ono jest oczywiście nabywane po osiągnięciu odpowiedniego wieku, pełnoletności w naszym wypadku naszego kraju. Natomiast prawo bierne to jest moje prawo do bycia wybranym na daną pozycję i tam też muszę mieć osiągnięty odpowiedni wiek. Jeżeli odpowiedni wiek do danej pozycji, jeżeli jestem za młody, nie mogę ubiegać się o to, żeby mieć dany urząd, czyli nie wiem, być na przykład posłem w Sejmie, czy tam powiedzmy senatorem. Nie, muszę mieć odpowiedni wiek, nie? Muszę mieć skończoną odpowiednią liczbę, bo inaczej nie. Tak zarządził ustawodawca, nie? No i tu kwestia jest taka oczywiście, że chodzi o to prawo raczej chyba czynne. Nie wiem, jak to jest z tym biernym, ale podejrzewam, że z tym biernym pewnie byłoby tak samo. Żeby być biernym, też musisz zdać ten odpowiedni test. Bo chciał to rozwiązać w formie testowej. W formie testowej pod tytułem takiej, powiedzmy, matury. Czyli dostajesz arkusz maturalny, zdajesz taką, powiedzmy, maturę i na podstawie wyniku tej matury, jeżeli zdajesz, dostajesz prawo wyborcze, jeżeli nie zdajesz, nie dostajesz. No brzmi fajnie na papierze, tylko
Tylko ja od razu, zobaczymy, czy też macie taki krytyczny umysł, powiedziałem, no dobra, ale żeby móc prowadzić państwo, to jakby ułożyć taki test, jakie pytania powinny tam być. No to mówił, no musiałyby być jakieś podstawowe pytania, na przykład związane z państwem. Jak działa państwo? Nie wiem, ilu jest posłów, ilu jest senatorów, ile trwa kadencja prezydenta, bo jak nie masz takich informacji, to nie masz prawa decydować o losach państwa. Mi się zawsze w takich sytuacjach, jak ktoś tak zaczyna mówić, przypomina Sherlock Holmes. Wiecie dlaczego? Bo Sherlock Holmes kiedyś było takie słynne, że on nie wierzył w to, że Ziemia... jego nie interesowało to, czy Ziemia krąży się wokół Ziemi, czy to Słońce kręci się wokół Ziemi, bo to nie miało wpływu na rozwiązywanie jego zagadek, nie miało wpływu na to, czy on prawidłowo rozwiązywał te zagadki, dla niego równie dobrze Ziemia mogłaby być płaska. Nie interesowało go to, go interesowały te zbrodnie, zagadki kryminalne. To jest w sumie zabawne, bo akurat to ma znaczenie dla wyliczeń, chociaż to bardziej dla wyliczeń drogi morskiej i lotniczej, jeżeli byśmy się przemieszczali, miałoby znaczenie, czy Ziemia kręci się wokół Słońca, czy to Słońce wokół Ziemi, nie? Ale generalnie Sherlock Holmes tego słynął, czyli był pod tym względem ignorantem, tak byśmy mogli to powiedzieć. Ale mimo to i tak każdy powiedział, no dobra, ignorant, ale powinien mieć to prawo wyborcze. No według tutaj mojego kolegi, jeżeli by Sherlock Holmes zakwalifikował wiedzę na temat Sejmu, Senatu, albo ktoś by uznał, że to, czy Ziemia krąży wokół Ziemi, czy Ziemia wokół Słońca jest istotne dla tego, żeby móc zagłosować w wyborach, no to Sherlock Holmes by został, papa, nie masz prawa do głosowania. No, ale ja odpowiedziałem inaczej. No chwila, ale dlaczego chcesz tylko pytać o takie kwestie związane z państwem? Nie każdy musi być urzędnikiem, nie każdy musi być administratorem, nie każdy musi to lubić, nie każdy musi się tym zajmować. Przecież od tego są, nie wiem, pełnomocnicy, radcy prawni, adwokaci, prokuratorzy. Oni są mniej więcej po to, żeby to prawo było przestrzegane, a dużo tych urzędników, zwłaszcza od strony administracyjnej, to nie chodzi o to, żeby was uwalić, ale bardzo często są też po to, żeby wam pomóc. Bo te przepisy są często tak pogmatwane, no, że sami też się w tym gubią i też rozumieją tą drugą stronę. Zwłaszcza to pokolenie bardziej tych młodych, no chyba, że to są tacy z rodzin prawniczych. To już wtedy zachowanie jest różne. Wiadomo, to zależy mocno od jednostki. W każdym razie powiedział, no dobra, tak, zgadzam się z tobą, w zależności od sytuacji państwa, no bo ja tak powiedziałem, mogą być ważne różne elementy, różna wiedza, czyli nie wiem, wiedza na przykład agralna, albo wiedza ekonomiczna, albo wiedza, nie wiem, przemysłowa, bo wchodzimy w erę przemysłową, różnego typu kompetencje, których może nie mieć ta jedna osoba, dlatego wybieramy więcej tych osób, nie? Dlatego też mamy odrębne ministerstwa zajmujące się, specjalizujące się w danych sprawach. No to on proponuje, ten mój kolega, żebyśmy w takim wypadku ta matura zawierała nie tylko te pytania z tego WOS-u, znaczy ja to tak roboczo nazywam WOS, ale też, żeby były najbardziej podstawowe informacje z każdej dziedziny, które no każdy musi znać, no bo jeżeli nie masz podstawowych informacji z ekonomii, na przykład czym jest popyt, podaż, no to nie masz prawa do głosowania, nie powinieneś mieć, bo to znaczy, że no głupi jesteś, nie? Że jesteś głupi i w takim wypadku nie powinieneś mieć tego prawa do głosowania. No i ja tak myślałem nad tą kwestią. Oczywiście do niego zapytałem, ale dlaczego chcesz odebrać prawo o samodecydowaniu osobom tylko dlatego, że są głupie, nie? Dlaczego chcesz zabrać? No bo ze względu na tą głupotę oczywiście tracą wszyscy inni. A no dobra, ale ja chcę, żeby ktoś ułożył ten egzamin, nie? Na pewno ktoś by się znalazł inwestycje, okej, okay, ale to... cały czas mówię, bo ty chcesz ten jeden uniwersalny, ale w pewnych określonych sytuacjach zdecydowanie bardziej zależy nam na tym, żeby była pogłębiona wiedza u tych, którzy będą sprawować władzy w tej konkretnej dziedzinie. Nie chcesz, żeby ktoś wiedział, był omnibusem, ale wiedział wszystko po łebkach, ale wiedział w tej konkretnej dziedzinie. Chociaż trochę jak omnibus i wiedzieć wszystko po łebkach, to się trochę tam wyklucza. Nieważne. Ale czasami nie jest tak, że chcesz, żeby cały rząd wiedział tak mniej więcej wszystko. Chcesz, żeby był specjalistyczny do tego jednego zadania, nie? No to wtedy moglibyśmy przygotowywać testy do tych konkretnych wyborów specjalnymi pytaniami, które by sprawdzały tą kwalifikację. Bo też oczywiście jest pytanie, co jeżeli ktoś zdał ten egzamin, ma te prawa wyborcze, ale potem albo z nich nie korzystał, albo miał to i tak w poważaniu, albo po prostu zgłupiał po drodze, nie? Z hipisiem, jakby to powiedział ten skipper z Pingwinów z Madagaskaru. No to, że one by musiały być odnawialne. Czyli rozumiecie, schemat byłby taki, że oprócz tego, że mamy rozpisane wybory, przed wyborami musiałby zostać przeprowadzony test, na którego obywatele musieliby podejść. Nie wiem, czy przewiduje poprawkę do tego testu, bo chyba powinna być poprawka.
Ale musiałby być przeprowadzony test, do którego musiałby ktoś wymyślić pytania i już tutaj od razu. Kto by wymyślał te pytania, żeby były bezstronne? Aktualnie partia rządząca? Przecież aktualna partia rządząca, nieważne jak się nazywa X, Y, Z, R, P i tak dalej, będzie jej zależało na tym, żeby były pytania dostosowane pod jej konkretnych wyborców, żeby oni mieli prawa wyborcze, mogli zagłosować, a ci, którzy nie mają, a żeby nie mieli praw wyborczych, ci, którzy chcą zagłosować na konkurencyjne partie. Ja tu widzę już duży problem, nie? No, ale kwestia jest tak, no ale już pomijając kwestię tego, że przecież to są gigantyczne pieniądze, no tak, to są gigantyczne zapotrzebowania zarówno zasobów ludzkich, zarówno pracy, pieniędzy, po to, żeby zdyskryminować część społeczeństwa za to, że nie jest tak bardzo mądra, albo że nie jest wystarczająco mądra. I moim zdaniem głupotą jest zakładanie, że jeżeli ktoś posiada jakieś kompetencje, nie wiem, wykształcenie wyższe, średnie, to znaczy, że jest od razu automatycznie mądry, czy jest od razu światłym człowiekiem. Jeżeli nie wiecie, podlinkuję wam oczywiście ten filmik w opisie, ale opowiadałem swój dzień, którym poszedłem kupić spodenki do marketu i miałem problem, żeby kupić odpowiedni rozmiar. Generalnie cały tamten filmik był potem, ja o tym jeszcze o walce z zabezpieczeniem. To odsyłam do tego filmiku. I potem rozmawiałem ze swoim wujkiem, którego serdecznie pozdrawiam, który strasznie się ze mnie śmiał. Opowiedział mi tam o tych sytuacjach, oczywiście z tymi różnymi metrykami, jak to się robiło w inżynierii i tak dalej. I opowiedział mi niesamowitą historię o naszej w sumie prababci. Moja to jest dużo dalsza prababcia, to była babcia mojego wujka, czyli w sumie nie wiem, która moja tam prababcia. Nieważne. Ważne jest to, Ola się nazywała. Istotne jest to, że ona generalnie całe życie spędziła na wsi, nie miała chyba nawet podstawowego wykształcenia, a może to podstawowe miała. W każdym razie z kontekstu tutaj tej wypowiedzi na pewno nie wiedziała, jak działa państwo, nie miała takiej wiedzy szerokiej, czy takiej specjalistycznej, może bardziej wiedzy jak ja, ale nie wiedziała tutaj nic tutaj rządu, nie znała się na geopolityce, głównie się zajmowała na roli, nie? Tym się zajmowała, typowa wieś, no, podstawowe wykształcenie, żadnego szału. No i ta kobieta, kiedy miała kupić buty, to brała patyczek, wsadzała patyczek do butów i na podstawie tego patyczka wiedziała, jak duże buty powinna kupić. Ten patyczek wiedziała też, że należy nie włożyć rano do butów, tylko wieczorem, kiedy noga jest spuchnięta, bo noga jest wtedy większa i dzięki temu kupi się odpowiedni rozmiar, bo jak się kupi rano, to się kupi za małe. I ta kobieta bez problemu była w stanie wymyślić taki pomysł na to, jak zdobyć ten rozmiar, kupić bez problemu buty, czym z ręką na sumieniu mnie, posiadającego wyższe wykształcenie z filozofii, będącego na trzecim roku prawa, z którego też mam nadzieję zrobić magisterkę, no po prostu intelektualnie zaorała. Po prostu, no nie bójmy się tego słowa. Była dosłownym tytanem intelektu w porównaniu ze mną, kiedy chodziło o kupno butów. I teraz moje pytanie, dlaczego to ja mam mieć prawa wyborcze, bo zakładamy, że ten test byłbym w stanie zdać, a nie ta kobieta. Już nie mówiąc o tym, że dlaczego ktoś ma wiedzieć jakieś, nie wiem, makro, niesamowite elementy, jeżeli on by chciał po prostu pójść i zagłosować, że on nie chce, żeby przez jego działkę biegła autostrada albo jakaś inna ulica, coś zakwestionować. Dlaczego chcemy mu zamknąć usta i mu nie pozwolić, bo o, jesteś na to za głupi. No dobra, ale nikt nie jest na tyle głupi, żeby nie móc decydować o samym sobie. W skrajnych przypadkach to są osoby, które są ubezwłasnowolnione, co nie jest takie proste, żeby kogoś ubezwłasnowolnić, ale na to już mamy odpowiednie procedury, żeby wyodrębnić takie jednostki. Czyli takie jednostki, które no, są po prostu chore. I z tego powodu ze swoją chorobę nie są w stanie myśleć racjonalnie i z tego powodu no, po prostu nie powinny funkcjonować. Ale bycie głupim, nieposiadanie odpowiedniego ilorazu inteligencji, to przepraszam, nie jest choroba. To nie jest choroba, to jest pewna przypadłość, to jest pewna właściwość danej jednostki. Nie można kogoś odcinać, zabraniać głosowania tylko dlatego, że nie jest wystarczająco mądry, że jest głupi. Jeżeli jest głupi, to trzeba mu dokładnie wytłumaczyć krok po kroku, dlaczego ten pomysł, który on ma, nie jest właściwy. Nikt nie jest na tyle głupi, a przynajmniej mam taką nadzieję, żeby nie... Inaczej, jeżeli jesteś wystarczająco mądry, to powinieneś być w stanie przemówić takiej osobie do rozumu.
Oczywiście, problem jest taki, kiedy się betonuje sceny albo się stosuje takie bardzo propagandowe sztuczki, nie? I traktuje się wtedy wyborcę stosując odpowiednie narracje i prowadzi się jak owieczki. Ale jeżeli będziemy z góry zakładać, że wyborcy są niekompetentni, że osoba głupia będzie robiła to, co im każe ta dana partia, i my będziemy chcieli odgórnie zakładać to, że będziemy przyznawali te prawa wyborcze, co oczywiście będzie wykorzystane na korzyść tych partii, które będą aktualnie u władzy i będą mogły decydować o tym, jak rozpisywać te wybory, te testy. Oczywiście możemy też założyć, że będzie jakaś niby neutralna komisja, która będzie to badała. Nie wiem, skąd ona by się miała wziąć. Ale uważam, że bardzo ciężką neutralność w takich sprawach, nawet dzisiaj, patrząc na to, jakie mamy problemy z komisjami i wytaczaniem okręgów wyborczych, nie? Takie kwestie wyborów, na przykład jak się podkłada kandydata z takim samym imieniem i nazwiskiem jak konkurencyjny, żeby ci, którzy znają tylko imię i nazwisko, a nie wiedzieli, z której jest organizacji, zaznaczyli złego kandydata. Tak, takie numery też się odwalają. Więc dawanie orężu do walki w postaci tego, żebyśmy mogli z urzędu wykluczyć kogoś, nie przyznać komuś prawa wyborczego, żeby nie mógł pójść do wyborów, moim zdaniem jest skrajne. I w ogóle godzi w jakiekolwiek tutaj wartości człowieka, wolności osobistej jednostki, w to w ogóle, że wszyscy ludzie są równi. I dlatego tak mi zabolał kolejny temat związany z tym, żeby waloryzować życie ludzkie, że życie pijaczka jest mniej warte niż życie profesora. To jest, mój Boże, a Cyprian Kamil Norwid? Dlaczego on, co, jego życie było bezwartościowe, bo zmarł w przytułku dla bezdomnych? Ale w sumie miałeś piękne wiersze, miałeś piękną poezję, to w sumie jednak twoje życie miało wartość, nie? To jest dla mnie absurd. To jest po prostu absurdalne dla mnie, żeby nagle komuś przypisywać wartość albo komuś odpisywać tą wartość. To jest dla mnie jest to dla mnie przerażające, że można w ogóle w taki sposób myśleć i rozważać. I bardzo mnie to przeraża, że to się dzieje w polityce, wśród młodych ludzi, no, którzy powinni patrzeć na to nie na zasadzie takich, no, te elementy muszą działać, tak, tylko bardziej, no, powiedziałbym, empatycznie. I tak, to mówię ja, osoba, która jest bardzo mało empatyczna i lubi, kiedy rozwiązania działają. Ale nie mogą działać tak, żeby gwałcić jakiekolwiek zasady ludzkie, żeby odbierać im prawo do głosowania i żeby móc decydować bez kogoś udziału. Pamiętajmy w ogóle, że żyjemy w Polsce i dla nas jedną z takich najbardziej podstawowych zasad była zasada jednomyślności. Zasada liberum veto w Polsce utrzymała się tak długo, między innymi dlatego, że my mieliśmy bardzo mocno zakorzenione to, że musimy być jednomyślni. Ta jednomyślność została mocno zachwiana. No później. Wiemy, jak to było z tymi tam szlachtami. Polecam poczytać Stanisława Stasica, jego tam wypowiedzi nic się nie zestarzały, można je odnieść do współczesnej sytuacji politycznej. Ale boli mnie to, że no, zamiast myśleć o tej jedną, znaczy inaczej, że myślimy po prostu o tym, żeby odbierać ludziom prawo do głosowania tego czynnego. Że zamiast myśleć nad rozwiązaniem, nad edukowaniem ludzi, nad odpowiednim poziomem edukacji, to chcemy stworzyć to. No, chcemy stworzyć sztuczną nakładkę tego, że jeżeli ktoś zda jakiś śmieszny test, to będzie mógł głosować. Nie mówiąc już o tym, że przecież ten test. Wiecie, że kiedyś, znaczy to bardziej ten Lopez miał kosę z panem doktorem Krzysztofem M. Majem, ale wiecie, że też mi nie do końca z nim po drodze, też się nie do końca z nim zgadzam z jego poglądami, nie? I pewnie vice versa. Chociaż on pewnie moich nie zna. Ja nie chciałbym, żeby pan Krzysztof M. Maj nie miał prawa wyborczego, żeby nie mógł pójść do głosowania i nie mógł zadecydować, wyrazić swojego zdania poprzez oddanie głosu do urny, nawet jeżeli to będzie głos znacznie odległy od mojego. Ja się mogę z nim kłócić, możemy się nawet wyzywać na ulicy, ale nie chciałbym mu zabronić tych podstawowych swobód obywatelskich, no bo żyjemy w społeczeństwie. I żyjemy w tym społeczeństwie na tyle, że każdy powinien mieć to podstawowe prawo do wyrażania siebie. Oczywiście, ktoś bardzo ładny, chyba użytkownik paradygmaty mi podał, bardzo ładny cytat Alexisa de Tocqueville'a. Znaczy to był Tocqueville się czyta, ale tam kiedyś go po prostu niepoprawnie odczytywałem, dlatego mi się miesza. Ale Tocqueville'a, który mówił, że wolność jednej jednostki nie jest ograniczona przez wolność drugiej jednostki.
To było akurat do cynizmu. Akurat moim zdaniem w mojej wersji cynizmu to dałoby się pogodzić, nie? Którą tam przedstawiłem, ale spoko. Jest to akurat też cytat, który tutaj pasuje. Bo nie można zakazywać, bo nie może być tak, że o, chcemy, żeby państwo było produktywne, nie? I że będziemy wpuszczali tylko tych, którzy zdadzą odpowiedni test. O, od razu mi się to też przypomina, że przeprowadzono konkurs na króla, gdzie przedstawiło się kilku królów i sprawił się ten jeden król, który miał być. I tam punktowano jego tam, wypisywano mu noty, że na przykład ten, nie wiem, dostał punkty za to, że rządził surową ręką, albo rękę za to, że pochodzi, punkty za to, że pochodzi z odpowiedniej dynastii, punkty za to, że gnębi chłopów, nie? No i mamy taką tabelkę i na podstawie tych punktów wybieramy tego określonego władcy. No ktoś musi to wykonać, no ktoś musi to wykonać i to nie będzie obiektywne. Gwarantuję wam, że to nie będzie obiektywne, bo ciężko tutaj to znaleźć, a tworzy tylko bardzo dużo pole, tworzy, no tak, daje dużo miejsca temu, aby tworzyć tam no po prostu jakieś machlojki. No, narzędzia powinny być proste, proste do sprawdzenia, zweryfikowania. Wszelka nadmierność systemów szkodzi przejrzystości tychże systemów i szkodzi osobom, które będą korzystały z tych systemów, aby móc głosować. Więc bardzo was proszę, przemyślcie ten temat, pomyślcie o tych cenzusach. Możemy jeszcze porozmawiać o innych cenzusach, ja z tym nie mam problemu. Ale moim zdaniem cenzus dotyczący inteligencji i tutaj tej wiedzy, że tylko świadkowie jednostki, które zdają jakiś test, mają podstawową wiedzę, powinny mieć prawo głosu, jest głupotą, bo stoi w jawnej sprzeczności z tym, że każda jednostka jest wolna i powinna mieć prawo do samodecydowania o sobie. Nikt nie jest tak głupi, jeżeli nie jest w stanie sam decydować o sobie, a jeżeli jest tak, no, głupi, to jest zazwyczaj chory, jest po prostu ubezwłasnowolniony, to już mamy odpowiednią instytucję, która rozwiązuje ten problem. W innym wypadku jest to po prostu niedemokratyczne, jest po prostu niedemokratyczne, godzi to w traktowanie ludzi równo. Ja bym nie chciał żyć w takim systemie, bo miałbym obawy, że władza by szła właśnie nie do tych ludzi, którzy powinni mieć tą władzę, a do osób, które po prostu sprawnie manipulują i wiedzą, co powinni wiedzieć. Czyli byłaby po prostu rząd wydmuszek, którzy po prostu sprawnie udają, że coś wiedzą, zamiast coś wiedzieć naprawdę. Bo jakby wam to też tu ładnie powiedzieć, ciężko powiedzieć, która wiedza jest jakościowa, a która wiedza nie jest jakościowa. Dlatego tak ważna i tak uważam była dla mnie istotna, będąc na filozofii, praca, którą trzeba było włożyć w wykształcenie postawy krytycznej, przyjmowania informacji i ich analizowania. I takiej postawy krytycznej też wam życzę. Pamiętajcie, żeby słuchać różnych stron, starać się dochodzić do własnych wniosków, ale na pewno nie dyskredytować i mówić, że druga strona powinna zostać wyrzucona na margines społeczny. Nieważne jaka ona jest. Każdy powinien mieć prawo do samodecydowania, a jak zaczniemy wyrzucać pewne określone grupy społeczne, to się skończy na tym, że wyrzucimy wszystkich. Dlatego prawa do tych jednostek są takie ważne. Jeszcze wam podlinkuję swój, oprócz tego tam, podlinkuję wam filmik, którym omawiałem swoją starą pracę. Ja omawiałem, jak miałem urodziny, analizowałem i wam mówiłem o tym, na przykład jak na prawie rozmawiałem właśnie z panią profesor o tym decydowaniu jednostek. Miało być o Sokratesie, ale Sokrates mu się do tego filmiku nie zmieści. O zdaniu Sokratesie, o demokracji i jego analizie poświęcimy inny odcinek. Więc żegnam się z wami bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa pa.